czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus z Zawojska, audycja Czas na Igrzyska, a moją gościnią jest, no myślę, bardzo szczęśliwa posiadaczka biletu do Paryża. Dobrze wiemy, że takich biletów się do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Dobrze wiemy, że takich biletów się nie kupuje, a je się zdobywa. I o tym, o tej kwalifikacji olimpijskiej porozmawiamy z Anetą Rygielską, polską pięściarką, wicemistrzynią Europy, wielokrotną mistrzynią Polski, ale przede wszystkim przyszłą olimpijką. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas, bo chyba jest teraz napięty grafik. Dziękuję bardzo, również za zaproszenie. No tak, napięty, duże wydarzenie, duży sukces, można powiedzieć już w jakimś stopniu, więc tych telefonów mam teraz naprawdę sporo. A jako pięściarka jesteś przyzwyczajona właśnie do takiego szumu wokół siebie? Jak to u was jest? Czy teraz tak w obliczu tej kwalifikacji wszyscy sobie przypomnieli, o, Aneta chce z tobą porozmawiać, tak jak ja. Okay. Nie, no żartuję, my się nie znałyśmy, ale mamy świetną okazję. Wiesz co, w obliczu tej kwalifikacji właśnie jest tego na pewno dużo, dużo więcej, bo u nas w boksie naprawdę tych kwalifikacji mamy bardzo mało. Do tej pory, znaczy na Paryż udało nam się teraz wywalczyć 3 kwalifikacje kobiet. Właśnie. Ela Wójcik oraz Julia Szeremeta, więc tego jest naprawdę bardzo mało, ponieważ jest to bardzo ciężkie. U nas jest system turniejowy i jeżeli nie daj Bóg ci się noga gdzieś powinie, no to po prostu odpadasz z turnieju i nie masz już szansy. Na ubiegłe Igrzyska Olimpijskie był tylko jeden turniej, na którym można było się dostać, więc to było naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie. Plus nie mamy żadnych rozstawień, nic nie idzie z rankingu. Czyli szczęście też gra kluczową rolę. Ogromne szczęście, bardzo wysoki poziom. Żeby od razu nie trafić dokładnie na tą najgorszą rywalkę, mam wrażenie, że lepiej tu. Dokładnie. I właśnie ja tak miałam 3 lata temu, że trafiłam na mistrzynię olimpijską i odpadłam w tej walce, gdzie były dziewczyny, z którymi wygrywałam. No i niestety, ale no taki jest sport, więc bardzo się cieszę, że teraz mogłam wywalczyć tą kwalifikację olimpijską. Żadnego medalu kobiecego Igrzysk Olimpijskich nie mamy. Nie mamy żadnego. Czy my to złamiemy w Paryżu? Złamiemy tak? To w Paryżu. Taka deklaracja. Taka deklaracja, jestem tego naprawdę pewna, ponieważ mamy wspaniały sztab ludzi. Jezu, aż mam ciarki. Tak. Wspaniały sztab ludzi, który z nami współpracuje. Myślę, że takiego nie było nigdy i śmiało mogę o tym mówić. Jest nowe spojrzenie na boks. Każdy z osób, które znajduje się gdzieś tam wokół nas, chce dla nas jak najlepiej. No i naprawdę czujemy się świetnie ogólnie. Z czego wynika ta zmiana? Czy wcześniej tak nie było? No jesteś jedną z niewielu osób, która tak mówi pozytywnie o swoim sztabie, o związku i tak dalej. No dobrze wiemy, jak sportowcy potrafią narzekać i jakie są burze w social mediach, oczywiście, w mediach. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale to super słyszeć super generalnie. Super to słyszeć. Naprawdę nastąpiła u nas wielka zmiana. Przyszedł nowy sztab szkoleniowy, weszła taka młoda krew. Ja już ogólnie miałam kończyć boksowanie, miałam odwiesić rękawice na kołek, lecz wiedziałam, że z trenerem Tomaszem Dlakiem, który objął tą kadrę, wiedziałam, że jestem w stanie wejść na szczyt. No i teraz te 3 kwalifikacje pokazują, że to jest prawda. No i zobaczymy, ja się nie mogę doczekać strasznie tego Paryża. Ale spokojnie, musisz troszkę tak, wiesz, te emocje ochłonąć, żebyś za wcześnie nie zaczęła mocno boksować, tylko żebyś tą energię trzymała. No właśnie, jaki to był turniej, jakie to były emocje, no bo pierwsza walka się nie odbyła, bo została oddana walkowerem, tak? Z tego, co wiem. Napisałaś, że super dopisało szczęście, czy tam mówiłaś w jakimś wywiadzie, już nie pamiętam, ponieważ byłaś chora i troszkę ten organizm mógł się zregenerować. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do tych igrzysk sprzed, i kwalifikacji sprzed 3 lat, teraz szczęście sprzyja. Anecie? Sprzyja. Nie mogę powiedzieć, że nie. Mój organizm jest bardzo mądry i doceniam to bardzo, że... A może ty lepiej go czytasz? Może ja go lepiej czytam, ale wydaje mi się, że przymusowo gdzieś tam w tym łóżku mnie zaciągnął i tydzień przed wyjazdem nie byłam w stanie w sumie z niego stać, więc płakałam do poduszki, bo wiedziałam, że jestem w świetnej formie, no i że to jest moja szansa na zdobycie tych kwalifikacji, bo wiedziałam, że na to mnie stać.
No, ale pojechałam tam i w ogóle też tak niefartem trafiłam w 4 walki, bo większość moich przeciwniczek miała po 3 walki z racji tego, że dostały wolny los. Ja miałam te 4 walki, więc mówię, no dobra, no nic, no lecimy z tym po prostu, jak jest, tak jest i dam radę. No i dałaś. I dałam. Ale jak mówisz, że twój organizm jest mądry, to chodzi troszkę o to, że ty chciałaś, tak jak tu mówisz, że nie możesz się doczekać, chciałaś więcej tych treningów, więcej, mocniej, szybciej, jak to hasło igrzysk, a że twój organizm powiedział dość, musisz odpocząć, żeby mieć energię na ten turniej, tak to czytasz, czy raczej leżałaś w łóżku i byłaś wkurzona, że no tracę te godziny, dni i tak dalej, i tak dalej. Byłam zła na to, że właśnie wylądowałam w tym łóżku. No ale mówiłam sobie, okej, no tak ma być, organizm tego chce, organizm chce odpocząć i może to jest właśnie to, czego on teraz potrzebuje, a nie tych treningów ostatnich, gdzieś tam łapanie tego świeżości na treningu, tylko po prostu w łóżku. Ale no chyba ciężka taka rozmowa samemu ze sobą, bo sama wiem, jak to czasem jest, że odpoczynek, wiesz, że jest potrzebny, tak. Ale mówisz, no tutaj 5 kilogramów więcej, tu kilka minutek dłużej na sali. Tak. I chyba tak mam wrażenie, że jak ciebie słucham, to jesteś takim tytanem pracy. Lubię ciężką pracę. Tak? Od zawsze w sumie lubiłam ciężką pracę, lubię ciężko pracować, bo jestem po prostu wtedy z siebie dumna. Lubisz ten ból na treningach? Nie wiem, czy lubię ból. Może tego bym nie powiedziała. Ostatnio był tutaj jestem Radek Kawecki. W ogóle. Ostatnio był tutaj Radek Kawecki i mówię, no jak tyle lat, chyba tam było 14, trenujesz, to chyba lubisz ból. On mówi, nie lubię bólu. A ja mówię, no ale jak to możliwe, jak trenujesz tyle czasu? On mówi, racja, no chyba lubię. Więc rzeczywiście. To może coś w tym być. Już wspominałaś o tym, że według ciebie to jest twój początek, ale chyba długo czekałaś na ten wymarzony, no bilet, no przepiękny, bo tak jak mówię, nie można sobie kupić na Skyscannerze czy gdziekolwiek, dokładnie, tylko trzeba dokładnie tam przeboksować. Trzeba przeboksować, no i to właśnie też w trudnych warunkach, często bardzo duże emocje są w takim turnieju. Nie wiem, jak mają inni sportowcy, ale ja to bardzo mocno też przeżywałam i cały tydzień, bo u nas bardzo długo się ciągną te zawody z racji tego, że co chwilę toczysz tą walkę, więc nie tak jak w boksie zawodowym, walka tak, i po sprawie. Nie ma tak. Musisz być skoncentrowana 1,5 tygodnia na zadaniu tak naprawdę, więc to jest naprawdę ogromny czas i bardzo wyczerpujące. Jak sobie z tym radzisz? Fizycznie i psychicznie. Fizycznie i psychicznie. Fizycznie bardzo mocno trenerzy zwracają uwagę na regenerację zaraz po walce. Mamy bardzo dużo etapów, które robimy, suplementacji. Co na przykład robicie tak od razu po walce? Od razu, no to spłukanie. Jakby luźniutko sobie biegamy 10-15 minut. Czyli taki cool down. Tak. No, trener stoi, podaje elektrolity, wodę i od razu już. Czyli nie ma tam czasu, żeby coś 5 minutek się spóźnić. Nie ma od razu. Nie, od razu schodzimy z ringu, od razu mamy jakby dalszą część zaplanowaną. Później mamy masaż, który wykonuje fizjoterapeuta. A jak na przykład świetny masaż. Mówisz do trenera. Mówisz do trenera, na przykład taka ciężka ta walka, ja potrzebuję 5 minut poleżeć. Ja mówię, nie masz nie. rozbiegać, czy tak, jak to wygląda? Tak. Nie, w ogóle moja pierwsza walka tutaj na kwalifikacjach była strasznie ciężka z racji tej choroby. Bardzo ciężko mi było później nawet oddychać, złapać oddech i nie dostałam 5 minut. Musiałam biegać wolno, ale biegaj, to jest bardzo ważne. No i ja w to głęboko wierzę, że tak jest i oni chcą dla nas jak najlepiej. Więc mamy również wyciszenia, oddychanie, bardzo tak ogólnie nasi trenerzy czyli podchodzą do tak bym do powiedziała, że dbacie o taki w ogóle well-being cały, jeżeli mówisz jakieś oddychanie mamy i tak dalej. Mamy dosłownie wszystko. No dlatego tak mówię, że to jest naprawdę wspaniały team, ale też chyba się nie zdarza za często w tych takich reprezentacjach. Mam wrażenie, że dużo się narzeka. A ty tak mówisz, że macie taką ekipę, która patrzy tak bardzo nowatorsko na te. Bardzo. Właśnie o to chodzi, że tutaj, tak jak mówię, weszła nowa krew i to widać. Ja gdzieś też wokół siebie mam ludzi spoza kadry, którzy również są najlepsi w tym, co robią. Ja sobie tak wydaje mi się, że stworzyłam najlepszy team wokół siebie, o którym marzyłam i mogę to śmiało powiedzieć i myślę, że tutaj dużo osób nawet mogłoby mi zazdrościć takiego teamu, bo to jest po prostu
najlepszy team, dlatego też oczekuję najlepszych wyników po prostu. Czyli sport indywidualny, a mimo wszystko uważasz, że wygrywa drużyna? Absolutnie tak. Uważam, że bez tej drużyny nie byłabym w stanie nawet wywalczyć tych kwalifikacji olimpijskich. A jak to jest właśnie pod kątem psychicznym? No tak jak mówisz, turniej trwa tydzień, ponad tydzień, tak? Walka jedna, rozumiem, że jest dzień przerwy, druga walka, tak? Tak, zależy, różnie jest to ustawione, czeka, zawsze ale mamy jakiś kalendarz taki. Praktycznie macie walkę po walce, tak? Tak, tak. No właśnie, jak to wytrzymać psychicznie? No bo z jednej strony no, mówisz o regeneracji fizycznej, no ja mam wrażenie, że nasze ciała potrafią znieść bardzo wiele, tak. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale no i jak pracujesz nad tym, żeby twoja głowa to wytrzymywała? Wiesz co, też warto w sumie dodać, że jakby do każdej walki musisz podejść inaczej, bo po drugiej stronie stoi przeciwnik i zawsze ten przeciwnik jest inny. To nie jest tak, że nie wiem, powiedzmy bieżnia, tak? Biegasz, wiesz jak biegasz, no i po prostu masz gdzieś obok tych przeciwników, tak. Ale bezpośrednio nie masz z nimi kontaktu. A u nas macie. Od tego bardzo dużo zależy, więc do każdej walki musisz w ogóle podejść całkiem inaczej. No i nie wiem, no wydaje mi się, że to jest ta praca, którą wkładasz na treningach, czy właśnie z psychologiem sportowym, bo też takiego mam, który mną kieruje i mi bardzo mocno pomaga. A robicie taki research każdej zawodniczki, jak się zachowuje i tak dalej, nie wiem, jakiś tak. poker face z twojej strony tak, przed walką, jak tak. to wygląda? Czy teraz, tak. no nie wiem, wyglądasz dla mnie na taką mega pozytywną, no i jesteś osobę, która raczej no, by nie skrzywdziła nikogo, nie? Jednak musisz się zamienić trochę w taką, nie wiem, lwicę, tak, że tak nazwę. Tak, tak. No właśnie. Jak to jest? Ty zakładasz strój bokserski i widzimy inną Anetę? Chyba jak zakładam rękawice, to tak jest. Okay. Już nieraz to słyszałam od trenera, czy od zawodniczek, z którymi trenowałam na co dzień, że na tym treningu, gdzie mamy te rękawice, w ogóle zmieniają mi się oczy. I faktycznie, jak gdzieś przechodzę w taki trochę inny stan, bo na co dzień jestem bardzo uśmiechniętą, bardzo wrażliwą osobą i nikt nie powiedziałby, że trenuję boks. I sam trener się dziwi, że ja w ogóle w tym boksie jestem, więc... no ale kocham tą dyscyplinę. Naprawdę jest wspaniała, bardzo dużo się dzieje, bardzo jest potrzebnych bardzo dużo umiejętności. Jest taka wszechstronna. To prawda, to prawda. Byłam na kilku treningach i tak. polecam każdemu. Tak. Co prawda usłyszałam od teściowej, że o Jezu, Agnieszka na boks. Nie, tylko nie. Ja mówię, że to jest super, przecież ja tam z nikim nie walczę. Tak. Ja ćwiczę i uczę się nowych ruchów, moje ciało uczy się nowych rzeczy. Tak, tak jak głowa musi się uczyć, tak i ciało. Dobrze, mamy ten bilet piękny do Paryża. Jaki jest cel minimum na tą końcówkę lipca, a początek sierpnia? No i to jest takie pytanie, gdzie jest jedna wielka, nie wiadomo, można by było rzec, bo może się wydarzyć wszystko. I wchodząc właśnie z tym przeciwnikiem, naprawdę może się wydarzyć wszystko. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby być przygotowana na każdą z zawodniczek, bo moja kategoria wagowa jest różna. Boksują i bardzo wysokie dziewczyny, które są kontrbokserkami, ale boksują też niskie, które są mega silne. Ja tutaj w tej kategorii wagowej jestem pewnie jedną z lżejszych zawodniczek, bo przeszłam prawda? Kategorię wyżej, więc gdzieś tam mamy tego plusy i tego się trzymamy, ale właśnie bardzo dużo musiałam się nauczyć nowych rzeczy, rywalizując w tej wyższej kategorii wagowej. Co jest twoją najmocniejszą stroną w ringu? Myślę, że lewy prosty oraz szybkość. Czy biłaś się kiedyś z chłopakiem? Sparowałam nieraz. A jak właśnie, jak to wygląda na treningach? Trenujecie wszystkie razem? No bo też mówi się, że jesteście ogólnie taką fajną drużyną, jeżeli chodzi o inne pięściarki. Jak to jest naprawdę? Nie wkurzacie się na siebie? Wkurzamy, jak to się nie wkurza, będąc tyle czasu poza domem i cały czas w kółko w tym samym teamie. My się też kłócimy. To nie jest tak, że jest tak wspaniale. Tylko chodzi o to, że ten team, mam wrażenie, że jest tak wyrozumiały dla siebie. Dodatkowo mamy jeden wspólny cel, że gdzieś potrafimy znaleźć
to rozwiązanie na każdy problem po prostu. Czyli nie jest tak, że skupiasz się tylko na sobie. Koleżance też kibicujesz, a nie, że jest twoja walka, nie wiem, udana czy nieudana, nieważne. Zawijasz się i idziesz do pokoju hotelowego, tylko czujesz się, że tak powiem, częścią. Tak, tak. Teraz mieliśmy właśnie taką sytuację, gdzie na tych kwalifikacjach ja wygrałam swoją walkę i 15 minut po mnie wchodziła właśnie Elżbieta Wójcik. No i oczywiście gdy wywalczyłam kwalifikację, od razu mi antydoping wziął, no i chodź z nami, musisz iść, weź wszystko i tyle. No i ja im tłumaczę, że nie mogę, że tutaj jest teraz walka, że proszę, puśćcie mnie na trybuny, ja zaraz do was przyjdę, może iść ktoś ze mną. I tyle, ja muszę kibicować. Bo ten jeden głos wiedziałam, że ma bardzo wielkie znaczenie. Ogólnie tak czułam wewnętrznie po prostu. No i nie chcieli się zgodzić. Aż w końcu poszliśmy jeszcze w ogóle całkiem gdzie indziej. Oni mówią, dobra, idź z nią, jak ona chce tak bardzo kibicować, idź, idź. I poszedł z tą kontroler. Tak, tak. Poszła ze mną pani, siedziała na trybunach. I w sumie bardzo się cieszyła, że jesteśmy tak zgranym teamem. A też jeżeli chodzi o ten team. No i Ela zdobyła kwalifikację. Ela walczyła wtedy. Czyli jednak ten głos twój ma znaczenie. Ma znaczenie. Na trybunach każdy głos też ma znaczenie, dokładnie, dokładnie. No dobrze, a co teraz? Co teraz? Jak wygląda wasz plan? Jak wyglądają wasze przygotowania? Odpoczywacie? No chyba, no ile tam? 3-4 miesiące jest, tak? Tak, no zostało już, kwiecień, maj, można czerwiec, powiedzieć, lipiec, nie 4. Za dużo czasu. Ale to jest jeszcze taki czas, gdzie teraz mamy chwilę dla siebie, bo musimy zejść z obciążeń. Mieliśmy bardzo ciężkie przygotowania. Ja też miałam bardzo długie przygotowania, ponieważ lubię się dłużej przygotowywać. No i myślę, że teraz 2 tygodnie dostanę od trenera wolnego. Ale takiego totalnie wolnego, czy po prostu jakiś trening zastępczy? Jak to wygląda? Mogę zdradzić, że od razu mówię do trenera jeszcze na rozgrzewce przed walką. Trenerze, jak będę miała 2 tygodnie wolnego, to idę na twerka. Więc no to są jakieś, powiedzmy, treningi zastępcze i po prostu ja generalnie wytłumacz naszym słuchaczom, o co chodzi, bo myślę, że co nie to jest twerk? Niech sobie każdy zainteresowany, proszę, wpisze w Google i myślę, tak, że będzie zadowolony. Albo może, nie wiem, może jakiś filmik opublikujesz wkrótce. Tak, może w końcu, jak się dobrze nauczę, to tak, czemu nie? No. Ale jak to, ty to ćwiczysz? A, bo już raz chodziłam. Tak? W sensie był też taki okres, gdzie mieliśmy trochę wolnego i byłam na 5-7 lekcjach. Skąd ten pomysł? W ogóle to jest mega fajne. Naprawdę to jest fajne, dlatego że o dziwo się tam męczyłam. Cały czas musisz być w niskiej pozycji, więc trochę takie podobne, powiedzmy, że do boksu, bo ja też boksuję czasami w niskiej ale pozycji. Ale chyba nie masz takiej niskiej. Nie masz takiej, ale cała rozgrzewka i właśnie przygotowanie, czy jakby ćwiczenie ruchów, to jesteś w tej niskiej pozycji. I naprawdę nogi mi się bardzo męczyły i schodziłam zgrzana, plus u mnie w mieście prowadząca ale ten taniec. Ale to można wytłumaczyć taniec pośladków? Jak to wytłumaczyć? Tak, chyba tak. Po prostu taniec pośladków, dokładnie. Jest tam taka skąd atmosfera. Pomysł na to? Moja przyjaciółka mówi, dawaj, idziemy, masz teraz wolne, to chodź, spróbujemy. Generalnie my lubimy ale robić to, różne to było rzeczy w jakimś okresie roztrenowania, tak? Tak, dokładnie. Ja uwielbiam robić różne rzeczy. Mój trener klubowy mówi, że aż jestem walnięta na tym punkcie, bo pójdę na wspinaczkę i mówię do niego, Boże, teraz będę się wspinać. Dobrze, to ja za dwa miesiące otwieram klub wioślarski, więc musisz wpaść w swoje igrzyska. Dobrze, wpadnę. Ja po prostu chcę wszystkiego próbować. No ja uwielbiam sport i uwielbiam ruch, po prostu. Ale to nie jest też takie, no nie wiem, czy może to gdzieś tak podświadomie, no bo boks się kojarzy z męskim sportem, tak, nie? Tak. A to jest dosyć kobieca. To jest bardzo kobiece, dlatego ja aktywność. W ogóle mówię, że ja nie pasuję do tego boksu. Czy to wynika z tego, że na przykład chcesz, będąc w tych takich skórzanych rękawicach, w tym stroju, cała upocona, no i też na podium chyba nie wchodzicie jak lekkoatletki pięknie umalowane nie. i tak dalej, tylko spocone tak, od razu. Tak. Czy chciałaś się poczuć może tak bardziej kobieco? No bo jednak to całe życie spędzasz w boksie. Całe życie spędzam w boksie, bardzo mało się przez to maluję, bo pomiędzy treningami się nie maluję, bo na to nie ma czasu. Jeżeli nie, chodzi jest ekonomicznie, o paznokcie, zaraz to nie mogę robić sobie długich paznokci, bo mi nie wejdą w rękawice. Rzęs sobie również nie zrobię, bo mi wypadną na walce, więc generalnie
Powiem tak, że wydaje mi się, że jestem kobieca. Jak najbardziej. Ale może nie tak, jakbym chciała być. Okej. Okay. Gdzieś tam ten boks trochę mnie pewnie stopuje, ale ogólnie... Ja się pytam, bo ja na przykład też po igrzyskach poszłam na taniec na szpilkach i mój mąż się pyta, o co chodzi? A ja mówię, nie wiem, ja to nie robię dla ciebie, tylko dla siebie. Tak, tak. To jest fajne. To jest takie, kurczę, no trochę czyli czekaj, pojedziesz do Paryża, mówisz, że jest prosty cel w postaci medalu, no i na podium zobaczymy cię tańczącą w specyficzny sposób, czy nie do końca? Nie wiem, czy na podium, może w ringu się śmiejemy z trenerami, to na, jak się to na pewno rozproszysz te, tak, te przeciwniczki. Tak, tak, się śmiejemy z trenerem, że sędziowie będą przychylnie na mnie patrzeć, jak będę robiła na początku taniec. Nie, to jest w formie żartu oczywiście, ale zobaczymy, może będę świetnie tańczyć. Czyli teraz po prostu masz plan na to, żeby sobie potańczyć. Tak. Poćwiczyć mięśnie pośladkowe. Tak, tak, tak. Porobić różne rzeczy niezwiązane z boksem, po prostu. Okej, okay, czyli macie takie 2 tygodnie totalnie nieboksarskie. I wracacie po 2 tygodniach i co, od razu zgrupowania, czy... Myślę, że tak. Przed nami są jeszcze Mistrzostwa Europy, które są za miesiąc. I nie wiem, jak do tego podejdzie trener, bo jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Myślę, że na dniach albo dzisiaj, jak się zobaczymy jeszcze, to porozmawiamy. Czyli co, po 2 tygodniach przerwy byłoby chwilę treningu i już start. Jest taka szansa. Chciałabyś wystartować? Czy wolałabyś odpocząć? Nie wiem. Okay. Ogólnie chciałam, na początku bardzo chciałam wystartować, bo jest to jakaś możliwość zdobycia medalu. Ja ogólnie kocham być w ringu, więc uwielbiam tą rywalizację. Ale oddajesz się w ręce szkoleniowca. Tak, oddaję się, ale pewnie no na ten moment czuję, że jestem zmęczona tym boksem i potrzebowałabym chwilę oddechu, ale nie wiem, czy nie pojedziemy tam w formie treningowej, żeby przećwiczyć parę rzeczy i w ogóle bez żadnej presji, bez żadnego przygotowywania. Da się tak? Się tak szczerze. No bo spróbujemy, trener bo powie... Chciałabym osiągnąć to też na igrzyskach. Nie patrz na innych. Tak. Ale jednak, no jak masz jakiś poziom i nagle nie będzie ci szło, no to jako zawodnik możesz jednak w tej głowie mieć różne myśli. Może tak być, ale ja też często wchodząc po roztrenowaniu mam gorsze niektóre turnieje właśnie i potrzebuję tego, powiedzmy, wyboksowania się w turniejach. I może to być bardzo dobry turniej, żebym właśnie zaczęła boksować. A też jest kilka właśnie takich kwestii do przećwiczenia właśnie typu narzucanie sobie presji czy właśnie idealizmu. I musimy to jeszcze przed igrzyskami na pewno przerobić. Czyli to będzie ostatni taki sprawdzian przed igrzyskami? Nie, nie, na pewno to nie będzie ostatni. Myślę, że będzie jeszcze dużo turniejów, na które będziemy jeździć. Ponieważ w boksie jest bardzo ważne to, żeby się bić, żeby poczuć tą rywalizację na zawodach, a przynajmniej mają tak niektórzy zawodnicy, w tym ja, że nie mogłabym, wydaje mi się, robić jedną walkę do roku. Byłoby mi bardzo ciężko. Dlatego się cały czas gdzieś chcę obijać. Jak świętujesz taki sukces przed chwilą przerwy? No, jak świętowałyście z dziewczynami? No bo jednak to 3 bilety do Paryża zdobyliśmy, umówmy się. Czy był w ogóle czas, żeby chwilę po prostu, nie wiem, usiąść sobie i pomyśleć, Boże, zrobiłam kawał dobrej roboty? Tak, myślę, że tak. Doceniam się za to bardzo mocno, bo uważam, że jest to bardzo duże osiągnięcie w boksie tym bardziej. Był czas na docenienie się, jest czas na radość. Na razie z tej radości mam nie wychodzić, więc nie wychodzę, cieszę się. I przyjdzie dzień, gdzie będę musiała zacząć myśleć o Paryżu, ale myślę, że to za parę dni. Okej. Okay. Po tym tańcu chyba. Po tym tańcu. Po tym tańcu, więc nie tak za parę. Słuchaj, pamiętasz w ogóle swoją pierwszą walkę? Jak zaczynałaś swoją przygodę? Tak. Pamiętam swoje pierwsze zawody, mogę powiedzieć. Może nie do końca walkę, ale zawody. I jak to wspominasz, te początki? No, wspominam to bardzo dobrze. Jaka to była droga w stosunku do tego, co było, a co jest? Jak patrzysz wstecz i widzisz tą Anetę 14 lat temu? 14 lat temu. Na pewno się bardzo mocno zmieniłam. Nie będę ukrywać, i boksersko, i w ogóle. Ale to były Mistrzostwa Polski. Pojechałam na nie po 2 miesiącach treningu bodajże. I,
I stoczyłam tam 4 walki, z czego 3 walki wygrałam przed czasem, jedną na punkty, więc to było coś też niesamowitego i po tych zawodach mój trener powiedział, będziesz mistrzynią świata. No i czekaliśmy na to, co prawda 4 lata i stanęłam na tym najwyższym stopniu podium. No i wtedy właśnie się w tym zakochałam. O, właśnie miałam o to pytać, czy to był właśnie ten moment. Z trenerem współpracujesz do dzisiaj? Do dzisiaj. To też jest w sumie coś niezwykłego, bo wydaje mi się, że zawodnicy zmieniają tych trenerów. I też pięknie mówisz o tej relacji ze swoim pierwszym trenerem. Tak. Doceniasz to, mówisz, tak, że on jest ewidentnie puzzlem w tej układance Paryż 2024. To w takim razie, co mówi teraz ten trener, skoro wcześniej no, był taką przepowiednią? Teraz mówi, że będzie medal na igrzyskach. Tak? Tak. A z czego, powiedz, wynika też taka relacja z trenerem? Długa, tak jak mówisz, zawodnicy zmieniają. No ty, jak widziałam twoje posty w social mediach, no to bardzo ciepło piszesz o trenerze. No jednak zazwyczaj to jest relacja taka trochę jak w pracy, prawda? No oczywiście są jakieś wyjątki, ale mam wrażenie, że ty też do tego wyjątku się zaliczasz, że jednak no tu jest ewidentnie coś więcej niż tylko taka praca. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że mój trener był ze mną na dobre i na złe. Mieliśmy te gorsze i te lepsze chwile, więcej tych lepszych, bo bardzo mało generalnie się kłóciliśmy. Uważam też, że w pewnym stopniu mnie wychował i jestem trochę do niego podobna, więc pewnie dlatego nam się też łatwiej dogaduje, bo sobie stworzył zawodnika takiego, jakiego chciał, bo gdy przyszłam, to miałam 14 lat, no więc jeszcze byłam dzieciaczkiem, nie ukrywajmy tego. Drugi ojciec. Drugi ojciec, tak. No. Właściwie to pierwszy, mogę nawet powiedzieć, bo po prostu był zawsze przy mnie, więc zawdzięczam mu bardzo dużo. No i to była osoba, która po prostu we mnie wierzyła, nawet w tych gorszych chwilach mówiła, bądź cierpliwa, ten sukces przyjdzie i będziemy się jeszcze z tego cieszyć. Czyli jak chciałaś odwiesić rękawice, to on był tą osobą, która powiedziała nie? Nie do końca, bo to wydaje mi się, że w momencie, kiedy chciałam znaczy było kilka takich momentów, bo życie sportowca jest bardzo ciężkie, no i wiesz. Gosia Hołub-Kowalik mi mówi, że na jednym zgrupowaniu kończy trenować po 14 razy. No właśnie, więc tych sytuacji było naprawdę dużo, aczkolwiek wydaje mi się, że nie aż tak dużo jak u innych sportowców. No ale w takim ostatecznym momencie, kiedy powiedziałam trenerze, jeżeli do kadry nie przyjdzie trener Tomasz Dylak, to ja odchodzę i to było powiedziane prosto z serca i ja wiedziałam, że z nikim innym nie jestem w stanie osiągnąć sukcesu, jaki chciałabym osiągnąć, bo już dla mnie medale Mistrzostw Europy czy Świata, no można powiedzieć, że się nie liczyły. Ja już chciałam tych igrzysk, tego czegoś, czego jeszcze nie miałam po prostu, więc bardzo wysoko sobie postawiłam tą poprzeczkę, a wiedziałam, że tylko z trenerem Tomaszem jestem w stanie to zrealizować. Przyszedł i zostałam. Piękna historia. Mam wrażenie, że często się nie docenia tego boksu olimpijskiego, chyba że to jest tylko moje wrażenie, może zaraz mnie tutaj opowiesz o tym. Rozmawiałam z Karoliną Koszewską też o tym boksie zawodowym kontra olimpijskim. Który jest tak naprawdę według ciebie bardziej wymagający, trudniejszy? No bo tak jak mówię, no często się trochę patrzy po macoszemu na te... Traktuje w ogóle ten boks olimpijski, bo był on nazywany amatorskim. Tak. Ja też specjalnie mówię olimpijski, no bo to nie do końca jest tak, że uważam, że powinno się mówić olimpijski. I właśnie, co uważasz jest trudniejsze? Czy chciałabyś później przejść na zawodostwo? No, to może tyle na razie. Powiem tak, boks olimpijski jest trudniejszy i wydaje mi się, że może nie powiedzą tego wprost ludzie, którzy są teraz w boksie zawodowym, ale oni wiedzą, że boks olimpijski jest trudniejszy i tylko nie wiem, głupia osoba powiedziałaby, że jest inaczej, naprawdę, w boksie zawodowym szykujesz się do jednej walki, pod konkretnego zawodnika, masz gdzieś sztab ludzi, który cię trenuje. Masz na to wpływ, kto cię trenuje, bo to ty sam sobie wybierasz ludzi, którzy się tobą opiekują. No i szykujesz się na jedną walkę, a u nas jedziesz na turniej,
masz mega dużą rywalizację w kraju, potem wyjeżdżasz. Kilka walk pod rząd. Oczywiście, masz kolejną rywalizację, jedziesz na różne turnieje, musisz być najlepsza w tym, co robisz, bo jak nie, to zaraz cię odsuną i znajdą na twoje miejsce kogoś innego, więc cały czas jesteś na bardzo wysokim poziomie, masz bardzo różne przeciwniczki, ty nie wiesz, na kogo trafisz, musisz umieć bardzo wiele. No i te walki jest z dnia na dzień, masz walkę. Na turnieju czasami masz 5 walk pod rząd, bo nie ma dnia przerwy. Plus uważam, że osoby, które odeszły z boksu olimpijskiego i przeszły na zawodostwo, to są albo osoby, które osiągnęły już wszystko i są albo takie nic. Osoby, albo nie są w stanie po prostu nic osiągnąć. Okej. Okay. I... To czemu nie docenia się tego boksu olimpijskiego? Czemu jest on taki finansowo, no gorzej chyba tam prosperujecie? Nie wiem, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że tutaj też może medialnie stoimy gorzej. Na pewno chciałabym to zmienić może w jakiś sposób. No i zobaczymy. Ja nie mówię też, że nigdy mnie nie zobaczycie w boksie zawodowym, bo jeżeli... Ale to po medalu olimpijskim. Tak. To ja już jestem, wtedy jest wszystko. Ja jestem i tą można zawodniczką, iść na... która albo osiągnie wszystko i już się znudzi jej boks olimpijski i po prostu przejdzie na zawodostwo. No albo nie będę w stanie osiągnąć tego, co chcę. Tfu. Jeżeli by tak się wydarzyło, że w Paryżu nie będzie po twojej myśli, czy będziesz walczyć o Los Angeles, żeby dopiąć swego i żeby ten medal zawisł na twojej szyi? To jest bardzo ciężkie pytanie. Mam 28 lat i nie ukrywam, że chciałabym założyć w przyszłości rodzinę. No my jesteśmy kobietami, więc dla nas, no sama wiesz, ciąża, ten okres, no to trwa bardzo długo po prostu. To nie jest, no o tym trzeba mówić, więc nie wiem. Ale zazwyczaj to się tak zmienia. Po roku olimpijskim jest czas na przerwę jest i jest czas dokładnie, na powrót. Dokładnie. I tak uważa mój trener, że tak właśnie będzie. On czy ja mogę być jakimś, jakąś pomocą w waszym sztabie, skoro nie znam go, a tak się świetnie dogadujemy. Tak. No musimy kończyć niestety. Bardzo dużo rzeczy nie poruszyłam w tej rozmowie z tobą. Musisz tu wrócić z tym medalem, bo chciałabym porozmawiać jeszcze o kobietach w boksie, bo boks jest kobietą. 3 kwalifikacje olimpijskie kobiet. A jest to taki ciężki temat, bo tak jak mówię, jak się mówi nawet jako amator, że idę na trening bokserski, to teściowa krzyczy, że no gdzie na trening bokserski? Więc to jest dla mężczyzn. Myślę, że musisz to koniecznie zmieniać. Jasne. Aneta, ostatnie 3 pytania szybciutkie. Gdybym nie była sportowcem, byłabym? Od dziecka jestem sportowcem. Mega trudne pytanie. Najlepsze sportowe wspomnienie? Zdobycie Mistrzostwa Świata, bo to mi otworzyło drogę do, no na przykład do Paryża. Moje motto. Nigdy się nie poddawaj. No i życzymy naszym słuchaczom, żeby też nigdy się nie poddawali, a tobie przede wszystkim życzę i sobie, żebyś przyszła tu w sierpniu z tym medalem olimpijskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.